Dzień dobry, tu Złomnik. Już dawno chciałem nagrać Citroena AX. Tak się mówi AX. Nie wiem dlaczego ludzie mówią AX, skoro napisane jest AX, tak jak topór po angielsku. Ja rozumiem, że się mówi BX, bo trudno jest powiedzieć BX albo CX, ale tu się mówi AX. To jest Citroen AX i już dawno chciałem go nagrać. Auto, które w wielu aspektach poprzedziło Lupo 3 LTDI, z tym, że to akurat nie jest wersja diesel, tylko to jest wersja GT, a wiesz pan co to znaczy. Oczywiście o Lupo 3 LTDI słyszeli wszyscy, głównie za sprawą mojego wspaniałego filmu o tym samochodzie, a Citroen AX już jest samochodem zapomnianym, podczas kiedy jest przynajmniej równie ciekawy. Pierwsze prototypy AX-a pojawiły się w roku 1981 w ramach tak zwanego programu Eco 2000. To był taki program, że na rok 2000 zrobi się samochód super ekologiczny, taki naprawdę mega lekki, mega efektywny i zużywający bardzo mało paliwa. No i Citroen się podjął tego projektu. Zrobili właśnie projekt pod nazwą S9, który wyglądał jak prototyp AX-a. No i zajęło 5 lat, żeby z tego prototypu przejść do wersji produkcyjnej. Czyli AX debiutował w roku 1986 i wytwarzano go do roku 1998 pod marką właśnie Citroen AX oraz do roku 2000 w Malezji jako Proton Tiara, jedne z dziwniejszych przejawów inżynierii emblematowej w historii francuskiej motoryzacji. Tak to się właśnie on prezentuje, ale co jest ważne, rok 81, tak, pierwsze prototypy AX-a Eco 2000, Citroen S9, rok 81, Beskid, widzicie to, tak, Beskid, S9, Beskid, a i co? Znowu nam ukradli. Ten egzemplarz to jest przedliftowy, bardzo się z tego cieszę, bo przedliftowy AX jest ładniejszy niż poliftowy. Do tego wszystkiego jeszcze ten ma ładny kolor i fajną historię. Jeździła nim starsza pani, niestety już nieżyjąca, która nim pokonywała jakieś znikome ilości kilometrów rocznie i aktualny posiadacz go odkupił od tej właśnie pani. Pani chyba nigdy nie rozgarnęła, że to jest wersja usportowiona, że to jest wersja GT, którą możemy rozpoznać po tych tutaj o poszerzeniach. Dzisiaj takie poszerzenia byłyby nazwane wersja tam cross, cross tourer, country tourer, crossback albo coś takiego, że niby jest uterenowiona, a w tamtych czasach, czyli w 89 roku, one oznaczały wersję usportowioną, bo się kojarzyły z poszerzeniami torowymi w autach wyścigowych. Więc to jest wersja GT, 1.4 na wtrysku, 75 koni mechanicznych, ale dlaczego to jest ważne? Więc to jest ważne dlatego, że Citroen naprawdę na serio podszedł do tematu obniżania masy w tym samochodzie. I teraz ile ważyła bazowa wersja AX-a, tak zwany 10E? No ile ona mogła ważyć? No w tamtych czasach no 800 kg, no coś takiego. Nie, 640 kg, podkreślam, 640 kg ważył normalny, gotowy do jazdy samochód. A najcięższe wersje z dieslem, 5 drzwi z wypasem ważyły pod 850-890 kg. Wtedy samochody tyle ważyły, dzisiaj już nie mogą, bo musi być wyposażenie, musi być bezpieczeństwo, musi być wzmocnienie i tak dalej. Teraz też walczą o masę, ale takich wyników już nikt nigdy nie osiągnie. Jedna wycieraczka też zmniejszała masę, jak w Fiacie Uno, a jak jedna wycieraczka, to po co więcej spryskiwaczy, to też dajmy tylko jeden spryskiwacz i wystarczy, ale przynajmniej za to pryska na dwie strony, ma dwie dyszki, jedną na lewo, drugą na prawo, nawet widać jak te z niego strumienie się układają tutaj. Do tego jeszcze dochodzi niski współczynnik oporu aerodynamicznego 0,31, na tamte czasy bardzo dobry. Co razem wszystko sprawia, że ten wóz to jest istny dzik, to jest wilk w owczej skórze i tak dalej, jak to tam się mówi, nieważne. Jest jeszcze fajna jedna rzecz w tym samochodzie, znaczy nie dokładnie w tym, ale w ogóle w AX-ie, że bazowe wersje miały lekko przykryte tylne koło, jak tam, nie wiem, CX, BX miały trochę to koło tak jakby przykryte od góry, ale wersja specjalna GTI nie miała koła przykrytego, tylko miała normalny błotnik wyokrąglony. Tu jest GT, więc niby przykryte, ale trochę nie. Teraz to się nam wydaje, 86-98, ale go długo robili, 12 lat. W tamtych czasach to było normalne. Francuzi swoje małe autka tłukli zawsze bardzo długo. Renówkę piątkę drugiej generacji tłukli tak samo długo, 12 lat. Peugeota 205 robili 14 lat. A już nie wspomnę o Renault 4, które robili, czekajcie, niech pomyślę, chyba 29 lat. Także w tamtych czasach to było normalne w małych francuskich samochodach, że jak raz zrobili, a zrobili dobrze, jak widać, to tłukli, robili i produkowali.
Tu jest napisane AX 14 TRS, to 14 oznacza 1,4 litra, a TRS to nie wiem, pewnie Turbo Racing Speed albo coś podobnego, a z tej strony jest napisane katalizator. Wtedy w tamtych czasach to było takie modne, żeby dawać z tyłu napis katalizator, że się jest ekologicznym, a zwykle to oznaczało, że po prostu auto ma mniej mocy niż wersja bez katalizatora. Pod malutką maską wielki silnik. Pomyślcie sobie, że dzisiaj ktoś by włożył silnik 1.4 do auta tej wielkości, podczas kiedy silnik 1.4 to teraz jest w jakichś Superbach czy innych autach tej wielkości. A tu mamy normalne, uczciwe, prawilne 1.4, to już nie jest leżak, czyli to nie jest silnik, tak jak był w poprzednim modelu LNA z połączonym obiegiem oleju w skrzyni biegów i w silniku. Tu jest normalnie silnik, a tu jest skrzynia biegów, jak w normalnym, uczciwym samochodzie. Ale Francuzi zawsze coś muszą poknocić i na przykład zrobili po środku tutaj pręt do podparcia maski, żeby go było trudniej znaleźć, a dźwignia do otwierania maski w środku w samochodzie jest w jeszcze głupszym miejscu. O, chcesz sobie otworzyć maskę, jesteś pierwszy dzień w pracy jako mechanik, tu ktoś przyjeżdża z Citroenem AXem i co? I patrzymy, no nie ma nigdzie, macamy, nie ma nigdzie, tutaj nie ma, tutaj pod kolumną kierownicy też nic nie ma, jakieś zaślepki, coś. No więc tak chodzisz, kombinujesz, patrzysz, gdzie to może z drugiej strony, o co tu chodzi, to trudno powiedzieć, no więc nie. Wajcha do otwierania maski jest po prostu tutaj. Tu trzeba włożyć łapę i pociągnąć i wtedy się ta maska otworzy. Brawo Francuzi! Bravo le Français! Bravo! A hak do holowania damy tutaj, bo jesteśmy Francuzami i musi być u nas wszystko inaczej i dziwnie. Zaraz mi zdechnie mikroport na tym mrozie, więc trzeba szybko siadać za samym sobą. Tutaj małe porządki od razu robimy i siadamy sobie na kanapie w AX-ie. W AX-ie. O, siadamy sobie. Jest to bardzo mały samochód, 3,5 metra długości, tyle co Volkswagen Up, więc no do dużych się nie zalicza. I co? I się udało. I siedzę i jest naprawdę nieźle. Okej, wbijam się nogami w fotel przede mną. Okej, kolana są bardzo wysoko i kanapa jest bardzo miękka, ale naprawdę jest zadziwiająco dobrze. Bo pod fotelem jest dużo miejsca, gdzie mogę wepchnąć stopy i elegancko sobie w tym momencie tak siedzieć. Ja bym tak wyrobił. Ja bym nawet tak dał radę jechać do Aix-en-Provence na przykład. Już wiemy, że we wnętrzu AX-a jest dużo miejsca. Ale teraz jeszcze uważajcie na to. Bagażnik. Bardzo śmiesznie się otwiera, bo jest zamiast klamki taki obrotowy kwadrat z plastiku. Kręcimy nim w prawą stronę i się nam zwalnia rygielek i wtedy bierzemy za klapę i ona się unosi. Klapa jest oczywiście z tworzywa sztucznego, jak to w Citroenach bywa, żeby nie rdzewiała. A w ogóle to cały jest ocynkowany AX. Góra, dół, full fertinkt, jak to Niemcy mówią, to skurkowane, nie chce korodować w ogóle. Mało tego, że bagażnik jest bardzo duży, ma nisko położoną podłogę, to jeszcze ma bardzo nisko schodzący próg załadunku i jeszcze się kanapa dzieli na dwa, co już w ogóle jest genialne i pokazuje nam, ile designerskiego wysiłku, ile pracy inżynierów poszło w to, żeby ten samochód był fajny, dobry, przemyślany i tak dalej. Powiem wam, że zależało dla mnie na egzemplarzu przedliftowym, ponieważ ma po prostu fajniejsze wnętrze. Przepraszam za te pociągi z tyłu, ale jestem tutaj w Ursusie, potem się po tym Ursusie przejedziemy. No, się drzwi nie trzymają, nie mają granicznika. O, mają. Potem się po tym Ursusie przejedziemy, a teraz wam pokażę wnętrze tego auta, bo ma ono tylko 54 tysiące przebiegu i zachowało się w absolutnie idealnym stanie. Numer jeden na mojej liście hitów to jest kierownica, jednoramienna jak widać, w tamtych czasach popularna w Citroenach, ale nawet nie to mnie w niej kręci, że jest tylko jednoramienna, ale to, że jest mocowana od razu na kolumnie, właściwie nie ma w ogóle naby. To jest rzecz niespotykana, bo w większości samochodów kierownica ma jakieś tam odsadzenie, czyli ten punkt centralny jest dużo głębiej niż wieniec zewnętrzny. Tutaj jest to takie płaskie, takie ascetyczne i właśnie super pasuje do tego technologicznego klimatu tego wnętrza. Do tego mamy oczywiście super mega prostokątny daszek nad wskaźnikami. No już samych wskaźników prostokątnych to nie zrobili, tylko zrobili normalne, takie okrągłe. Jest prędkościomierz, jest tylko poziom paliwa, jest zegar, ale nie ma kontrolki, znaczy nie ma miernika temperatury cieczy. Za to jest kontrolka katalizatora, zaraz ją wam pokażę. I do tego jeszcze super kwadratowa konsola centralna z przepięknym, oryginalnym radiem Citroena w super idealnym stanie. Radio nazywa się Bordeaux 2, czyli Bordeaux 2. Niestety nie ma nigdzie na nim napisane po francusku Beissehochen. Bardzo żałuję, ale no trudno. Tutaj mamy popielniczkę i zapalniczkę. Jak się to w ogóle otwiera, to nawet nie wiem. O, a dobra. Tu mamy nawiewy.
ze śmiesznymi ludzikami o bardzo długich rękach. No i tutaj mamy panel schowany, poziomy, nie wiem dlaczego. Tu jest włącznik świateł awaryjnych, a tu są przyciski do otwierania elektrycznych szyb z przodu. Genialnie to jest pomyślane. Jest to ostatnie miejsce, w którym bym szukał przełączników do otwierania szyb z przodu, chyba że miałbym BMW 46, bo tam też są w takim głupim miejscu, jak wszystko w BMW jest głupie. No i jeszcze jest schowek całkiem duży, elegancki i ładny. A już fani BMW już piszą komentarze, już d***y pękają. Nie zesra... W ogóle dzisiaj jesteśmy na Ursusie, Lamusie. Jak nie rozumiesz, to spytaj mamusie. Wszyscy hejterzy już siedzą cicho jak trusie. Złomnik dziś nagniata w małym aucie, nie w busie. Yo, dzielnica Ursus. Złomnik nigdy nie zbacza z wyznaczonego kursu. Nie brakuje mi resursu do prowadzenia tego dyskursu. I nagle mi się kończą rymy i jedziemy na przejażdżkę aksem. On ma faktycznie dużo miejsca z tyłu i w bagażniku, ale wsiada to się do niego trudno. O, żeby przepchnąć nogę pod kierownicą, to wymaga sporych umiejętności. Drzwi się zamykają jak w jakiejś puszce metalowej. Jakbym zamykał puszkę z Coca-Colą. Chyba się nie zamyka puszki z Coca-Colą. Puszkę z Coca-Colą się tylko otwiera. Odpalamy go. Przy okazji zobaczycie kontrolkę katalizatora, bardzo prześmieszną. I jedziemy sobie zobaczyć największy w Warszawie parking depozytowy na Ursusie. Nie za bardzo wiem, jak tam podjechać, ale spróbujemy. Przejedziemy się przy okazji aksem, który zapowiada się na niezłego drogowego zabijakę. Skrzynia piąteczka z biegiem wstecznym, jeszcze oznaczonym jako arrière, to po francusku znaczy bieg wsteczny. Światła się śmiesznie włączają, bo jak w japońskim wozie, czyli się obraca tą manetkę dwa razy. Ona nie wygląda, jakby się obracała, ale się ją obraca. Taka śmieszna manetka jest dosyć nietypowo zaprojektowana. No i jeszcze wam pokażę kontrolkę od katalizatora. W lewej części wskaźników się pojawi żółta kontrolka. O, to jest kontrolka od katalizatora. Że jest, chyba, tak mi się wydaje. Przede wszystkim już po pierwszych metrach czuć, że auto ma niewiarygodnie wręcz miękkie zawieszenie. Z przodu tutaj są normalne sprężyny, ale z tyłu jest typowa dla Francuzów konstrukcja, czyli belka zespolona z drążkami skrętnymi. To jest tak, że są, jest taki jakby, jest taka obudowa, taka belka. W środku są dwa drążki skrętne włożone, one tam się na końcu zaczepiają i na zewnętrznych krańcach się znajdują łożyska takie igiełkowe, do których są mocowane wahacze i te wahacze się ruszają góra-dół właśnie na zasadzie tego, że drążek ten idący w poprzek auta się skręca. No i niestety te łożyska igiełkowe z czasem zachodzą wilgocią, zaczynają najpierw skrzypieć, potem po prostu się rozpadają i to no, niby niczym nie grozi, ale się stale jeździ z kołami tylnymi w negatywie. No i niestety bardzo szybko się zużywają opony, a zachowanie auta na drodze też się raczej nie poprawia. Także ta belka skrętna, belka właściwie zespolona z drążkami skrętnymi, ma jedną wielką zaletę, mianowicie zajmuje bardzo mało miejsca w samochodzie i właśnie dzięki tej belce można zrobić i większy bagażnik i niżej podłogę bagażnika poprowadzić, ale niestety no, jest dość awaryjna. Są firmy, które robią naprawę tej belki, regenerację. Jest ich coraz mniej, bo coraz mniej jest też takich samochodów z tym rozwiązaniem. No ale wciąż się da. Rzeczywiście przyspieszenie tego samochodu jest niesamowite. Czwórka 60, wciskam gaz, momentalnie jest 80, natychmiast niemalże. Jest taki jakby skok do przodu, w ogóle nie spodziewałem się tego kompletnie. To nie jest jak w nowoczesnym aucie, że trzeba czekać na tę moc, aż się tam turbo napompuje czy coś takiego. Tutaj jest dotknięcie gazu i ono truwa. To jest inne wrażenie. Poza tym mamy auto dużo mniejsze, dużo głośniejsze, słabiej izolowane od otoczenia, więc jakby efekt tego jest jeszcze bardziej zwielokrotniony. Natomiast naprawdę jeżdżąc tym wozem czuję się jakbym jeździł jakimś hot hatchem o mocy 250 koni, a tu jest ich 75. Dojechałem na ten parking depozytowy, ale już stąd widzę, że tam się bardzo przerzedziło i że najciekawsze auto to zniknęły, ale słowo się rzekło, chodźmy zobaczyć. Tu już widać perły, youngtimery, Mazda 323, chyba Nissan Vanette, Rover 111, Maluch, ale nie na cytrynce, tylko nowoczesny, jest Fiat Tipo, jest bardzo dużo youngtimerów, z tej strony też Sierra stoi, tam dalej Żuk, Polonez. Kiedyś cała ta parcela była zastawiona samochodami, teraz jest nędznie, tam widać jakieś niedobitki, jakieś Polonezy, jakiegoś Forda Scorpio, kombi, Maluchy, Golfa, jedynkę,
Nawet Trabant jest tam w oddali. Ale to już umiera. Już nie ma tego, co kiedyś było. Kiedyś to były czasy, a teraz... Dźwięk zamka centralnego. Jednej rzeczy to powiem wam, nie kumam. Robią wersję GT 1.4, duży silnik, 75 koni mechanicznych w takim małym samochodzie, czyli sportową w sumie, jakby nie było, dla osób, które chcą jeździć dynamicznie. I co? I nie ma obrotomierza. Nie ma po prostu obrotomierza i kombinuj, jaka jest prędkość obrotowa, zgadnij, albo sobie zamontuj taki pośrodku obrotomierz Mera Lumel i wtedy będziesz wiedział. Ja doceniam to, że on jest taki elastyczny i że właściwie można od razu po ruszaniu wrzucić sobie dwójkę i można na piątce jechać z prędkością 60 km na godzinę i auto też nie będzie ani się dławiło, ani dygotało, ani nic z tych rzeczy. To jest super fajne i fajne jest też to, jak on tak przyspiesza szybko, wartko, bez zastanowienia, ale myślę sobie, że jakbym miał na co dzień tym jeździć, to pewnie bym wolał mniejszą wersję silnikową, która po prostu mniej pali, bo rzadko kiedy aż tak bardzo mi się przydaje takie przyspieszenie w mieście, a tak naprawdę to ta spora moc i te dobre osiągi by mnie prowokowały do tego, żeby tym autem wciskać, dociskać i nagniatać po prostu szybko. Przejedźmy się po tym starym Ursusie. Nie tym starym Ursusem, tylko po tym starym Ursusie. Może jeszcze odwiedzę kolegę w sklepie z częściami i zapytam, czy mają coś jeszcze do AX-a, bo z tego co wiem, to kłopoty z częściami do starych Citroenów są nagminne i Citroen bardzo szybko przestaje robić części do swoich starych modeli, po prostu je zarzuca i koniec, więcej nie ma. Siema, masz coś do AX-a? Ej, nie filmuj tego! Tak se myślę, że Francuzi w latach 80. to robili lepsze wozy niż Niemcy. One były lepsze inżynieryjnie, ale były gorzej sprzedane. Były zrobione z odrobinkę gorszych materiałów. Nie prowadziły się aż tak świetnie po autostradzie. No i przede wszystkim marketing. Francuzi, takie żabojady Jean-Pierre jeden z drugim się tam starali, wymyślali te reklamy, tutaj modelki, tutaj błyski, tutaj coś, jakieś scenerie, coś tego, a Niemcy wbijali z samochodem i mówili das Auto! I to musiało wystarczyć i ludzie po prostu to kupowali. Był prosty przekaz, prosty samochód, solidny dla prostych ludzi. Mało kto jest taki finezyjny jak Francuzi i mało kto docenia te wszystkie francuskie smaczki. Ludzie raczej wolą model niemiecki, czyli ma być proste, jeździć i się nie chce psuć! Także wiecie, francuskie auta są bardzo fajne, ale trzeba się jednak szanować i poniżej pewnego poziomu nie schodzić.